Moi drodzy, w kontekście wczorajszej konferencji po Eucharystii chciałbym dodać jeszcze i podkreślić, chociaż o tym powiedziałem, to chciałbym podkreślić jeszcze mocniej pewien aspekt, mianowicie o tym wewnętrznym wymiarze łaski i obecności Boga. Chciałbym powiedzieć więcej w tej chwili. I chcę powiedzieć właśnie w kontekście Maryi i jej nawiedzenia, czy jej odwiedzin u świętej Elżbiety. Jako chrześcijanie właśnie wierzymy głęboko w tę prawdę, że łaska to nie jest tylko coś, co my zdobywamy zewnętrznie jakoś, do czego doskakujemy. Nie jest jak owoc, który wysoko wisi na drzewie i ja się muszę postarać, żeby go zerwać, bo inaczej go nie dostanę, ale jest czymś, co otrzymujemy za darmo. Otrzymujemy od Boga i On jakby sam idzie po ten owoc, zrywa go i nam go podaje. Tak, karmi nas w ten sposób, abyśmy mieli siłę do tego, żeby żyć w sposób prawy. I to, co widzimy dzisiaj, to jest nic innego, jak ta, która jest pełna łaski, jest tak pełna łaski, że z niej się wylewa. I tu jej się chlapnie, i tam się jej chlapnie. Tak idzie, po prostu trochę tego sama nie kontroluje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tej Ewangelii Maryja idzie i mówi, gdy Elżbieta usłyszała, nie mamy tego w relacji ewangelisty, usłyszała pozdrowienie Maryi, czyli kiedy Maryja pozdrowiła Elżbietę, czyli kiedy powiedziała jej witaj, bądź pozdrowiona, raduj się, to Elżbietę napełnia Duch Święty w taki sposób, że aż Jana napełnia też Duch Święty i robi tam fikołka tak, w brzuchu Elżbiety. Czyli no właściwie Maryja w tej tradycji prawdopodobnie ona powiedziała szalom, tak, pokój Tobie. Powiedziała tak, po prostu pozdrowiła ją. I ten pokój realnie jakby staje się faktem w ten sposób, że Elżbieta realnie doświadcza obecności Boga w sobie. Przeżywa tę obecność. Ta obecność w niej się manifestuje. I dla mnie to jest cudowny przykład spotkania się dwóch kobiet, które są napełnione Duchem Świętym, dwóch osób napełnionych Duchem Świętym. Każda z nich niesie swoją tajemnicę i część tej tajemnicy sobie nawzajem objawia. Najpierw Maryja, obecność Ducha Świętego, zstępuje na Elżbietę i Elżbieta wypowiada coś niesamowicie ważnego i cennego dla Maryi. Maryja słyszy, że aha, ona też wie, co jest grane. Ona też ma to poznanie. Bóg też jej to objawił. Nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, ale trochę tak tutaj jest, jakbyśmy sobie to wyobrazili, Duch Święty to w jedną, to w drugą stronę, z Maryi na Elżbietę, z Elżbiety na Maryję i taka jest tutaj tajemnicza wymiana następuje tej obecności Ducha Świętego. Po prostu tam szaleje. Szaleje i robi niezwykłe rzeczy. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że one tam wcale jakoś specjalnie nie mają wielkiej aktywności pobożnej przy tej okazji. Że to się dzieje w takim bardzo zwyczajnym, prostym, codziennym wydarzeniu. Tak? Duch Święty, którym one są napełnione, przychodzi i działa w zwyczajnej codzienności. Myślę, że to jest właśnie sekret bycia chrześcijaninem. I tak swoją misję rozumieli pierwsi chrześcijanie. Tam, gdzie jestem, tam jestem światłem. To, co robię, w miejscu, w którym robię, jestem światłem. Nie dlatego, że robię coś innego i super specjalnego, wyjątkowego. Nie, ale jestem światłem, ponieważ zamieszkuje mnie ten, który jest stwórcą wszechświata. I to jest coś, co po prostu we mnie jest. W Ewangelii świętego Jana, w rozmowie Jezusa z Samarytanką, padają takie słowa, które trochę wyjaśniają nam, o co chodzi w tej tajemnicy łaski, która jest czymś wewnętrznym w nas. Mówi Jezus o tym, że jeśli do Niego przyjdziemy,
to w nas będzie źródło, w nas będzie źródło tryskające. Łaska z nas będzie wypływać. To znaczy stać się chrześcijaninem, to jest otworzyć w sobie to źródło. I ona, ta łaska, wypływa z naszego wnętrza, tak jest to ładnie przetłumaczone, a tam po prostu jest wprost, że to słowo z brzucha ci będzie łaska się wylewała. Z twojego żołądka, czy z tego właśnie tutaj. Z tego miejsca. Łaska, która jest czymś wewnętrznym, tajemnicą, którą w sobie noszę i którą potrzebuję odkryć, zrozumieć, zobaczyć. Łaska, która jest darmowa, tam już umieszczona, dana mi przez Boga w łasce sakramentów i przez to, że Bóg mnie zamieszkuje. Dzieli się ze mną swoim życiem. Jeszcze jedna taka rzecz, która zwraca moją uwagę, to jest właśnie to, że ta scena jest bardzo podobna do tego, czego sama Maryja doświadczyła. Właśnie. De facto do niej też przyszedł anioł i też jej powiedział, bądź pozdrowiona, i ona została napełniona Duchem Świętym. Trochę tak jakby naśladowała jego styl. Styl Boga. Boga, który przychodzi i kiedy On przychodzi do nas, to wszystko, co Go otacza, atmosfera Jego osoby wypełnia nas. Nie wiem, czy macie doświadczenie takiego spotykania się z ludźmi i jak wchodzi ktoś, kto jest radosny, tak, do pokoju, gdzie siedzą smutni ludzie, to od razu wszystkim się robi jakoś lepiej na duszy. Nie? No, a to ten się zaczyna, powie jakiś dowcip, ludzie się zaczynają śmiać. Nie? A jak przychodzi z grupa radosnych osób i przychodzi taki jakiś bardzo, bardzo smutny człowiek, nie, to od razu jakby ten smutek się też na zewnątrz. Trochę tak, jakby to, czym żyję, to, czym karmi się moje serce, równocześnie jakby manifestowało, wylewało się na zewnątrz. W kogo cieniu żyję, w tego cieniu chodzę i ten cień udziela się na zewnątrz. Jeśli to jest rozpacz, to jest to rozpacz. No jeśli jest to nadzieja, jest wiara, jest Bóg, jest obecność, to On, który we mnie zamieszkuje, infekuje mnie swoją obecnością, swoją atmosferą i wszędzie tam, gdzie idę, niosę Go z sobą po prostu. Czy jestem tego świadomy, czy nie? I trochę tak jak apostołowie, którzy szli i ich cień uzdrawiał. Oni nawet niespecjalnie się musieli starać, wysilać, wiecie, tutaj spinać się, modlić. Oni po prostu byli otwarci, świadomi tego, że łaska jest już dana. Ten temat będę jeszcze rozwijał dzisiaj dalej po mszy świętej w konferencji, także zapraszam Was do wytrwania. To był taki zwiastun tego, co się będzie działo po. Kochani, prośmy o to, żeby Pan Bóg przemienił nasze myślenie, abyśmy rzeczywiście potrafili pozwolić Mu działać w nas właśnie w tak wolny i nieskrępowany sposób, żebyśmy to nie my dyktowali Mu, co ma robić, ale żebyśmy podążali za tym, gdzie On tchnie swojego świętego Ducha.